Witam Państwa bardzo serdecznie, ponownie po przerwie i witam kolejnego z naszych gości, pan Łukasz Pergoł z Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wygląda na to, jakbyśmy oderwali pana od prac rolniczych. Czy nie przeszkadzamy w pracach? Znaczy, no, państwo mnie nie oderwali, sąsiad mnie oderwał z kuzynem z pola, bo po prostu tknąłem z rozsiewaczem nawozowym i przyjechałem dopompować koło, bo powietrze zeszło przez te błoto. A, no właśnie, trochę czuję się taki, no nie w sosie, bo przeszkadzamy teraz panu w pracy. Rozaczęliśmy tę rozmowę od takiego akcentu przyjemnego, ale sytuacja w Polsce nie jest przyjemna, nie jest wesoła, zwłaszcza no te wydarzenia z protestu pokojowego, początkowo spokojnego, choć bardzo wielkiego protestu rolników przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i przed Sejmem. I może właśnie zacznijmy od tego wspomnienia sprzed dwóch dni. Jak pan się czuje jako rolnik, jako działacz rolniczy po tym, co tam zaszło, po tym użyciu przemocy przez policję? Jak większość komentatorów twierdzi, całkowicie nieuprawnionym. Znaczy, też uważam, że naprawdę tam potrzeba było 40-45 minut i zgromadzenie zostało zakończone zgodnie z planem. No było głośno, na pewno były te petardy też niepotrzebne, ale nie wszystkie petardy rzucali rolnicy, bądźmy szczerzy. No, żeśmy szli po drodze na miejsce spotkania i kostki już leżały przygotowane, małe kostki, gdzie były wielkie płyty chodnikowe, więc ktoś czekał, żeby nas sprowokować. No, taka jest psychologia tłumu. Ktoś wskoczył, rzucił jedną, reszta ruszyła. Rolnicy przyjechali tam manifestować swoje problemy i wyrazić swój żal, że jest bardzo ciężko i naprawdę wielu rolników stoi już nad przepaścią i nie mają się gdzie cofać. I myślę, że to zachowanie policji było bardzo niepotrzebne, bo naprawdę wystarczyło pół godziny i rozeszłoby się to zgromadzenie pokojowo, bez tych ekscesów. Te ekscesy były chyba potrzebne rządowi, żeby pokazać, że rolnicy się awanturują i popsuć te nasze poparcie społeczne, które jest na tą chwilę bardzo wysokie, a gdy jest duże poparcie protestów, więc trzeba robić jakieś ruchy albo żeby te protesty skłócać, obniżać ich rangę lub negocjować z rolnikami i dać im gotowe rozwiązania. Postanowiono na tą drugą stronę. No i element skłócania czy też dzielenia też dałoby się w działaniach strony rządowej odnaleźć. Następnego dnia po tych manifestacjach i po ich tłumieniu pan premier wyraził się w ten sposób, że z chuliganami rozmawiał nie będzie. Z rolnikami tak, z chuliganami nie. No ale w jaki sposób teraz rozdzielić, kto jest chuliganem, kto nie jest? No, to będzie zależało chyba tylko od decyzji samego pana premiera. Ja przynajmniej widzę tutaj zaczątek takiego właśnie rozdzielania na tych, z którymi można rozmawiać, z którymi nie. Znaczy, no to stara zasada dzieli rządź, więc skłócaj grupy. Ja myślę, że pan premier powinien zacząć rozmawiać z chuliganami z jednostek policji, którzy byli jako tajniacy i wpadali w tłum i rzucali petardami czy kostkami, więc może zacznijmy od genezy problemu na strajku, a nie dzielenia rolników. W tej samej wypowiedzi, którą tutaj przywołałem pana premiera, padły też słowa, wydaje mi się, dużo ważniejsze, które tak trochę rozmyły się w tej nawale komentarzy medialnych. Mianowicie pan premier powiedział, że owszem, on się spotka z rolnikami, ale to nie będą żadne negocjacje, tak? On spotka się, by przedstawić sytuację, tutaj cytuję z pamięci, ale no sens tego był mniej więcej taki, tak? Nie macie co państwo liczyć na jakiekolwiek negocjacje, nie ma czego negocjować. Jak by pan to skomentował? Ja myślę, że no, pan premier wybiera drogę zwarcia. Jeżeli by podszedł do tego problemu rozsądnie i myślę, że te nasze protesty pomogłyby mu z Zielonym Ładem, nie tylko w rolnictwie, ale cały, bo my chcemy cały Zielony Ład zrewidować, system ETS, to są nakładane
kary na przykład grupy azoty, na ciepłownictwo, na ocieplanie domów. Jak nie ocieplisz domu, to byś płacił karę. Nie, to że ci nie chcesz nie ocieplić domu, to byś płacił karę. Te wszystkie opłaty emisyjne, drogowe. Przecież to jest zabójstwo dla gospodarki polskiej, gospodarki unijnej. I myślę, że te protesty, te poparcie społeczne można było przerodzić, żeby pojechać do Brukseli i pokazać, że panowie, zrobiliśmy źle, zróbmy krok wstecz, porozmawiajmy. Nie niszczmy naszej gospodarki, bo niedługo produkcję nawozów w Europie zniszczymy i zostaniemy jeszcze uzależnieni od nawozów z Rosji, z krajów Ameryki, z Chin, Białorusia. No, gdzie jest sens, gdzie logika niszczyć przemysł, niszczyć rolnictwo w Polsce, w Europie? Pojawiła się też taka zapowiedź ze strony rządu embarga na produkty rolne właśnie z Rosji i z Białorusi. Jakie miałoby to znaczenie, jakie ma to znaczenie dla polskiego rynku rolnego, dla polskich producentów i przetwórców żywności? Znaczy to według oficjalnych danych nie wierzę tego towaru jakoś strasznie dużo, więc nie wiem w co gra pan premier. Myślę, że jutro rolnicy po spotkaniu powiedzą dużo więcej. Mhm. Wspominał pan tutaj już o innych grupach i zawodowych, i społecznych, które mogą zostać, czy raczej na pewno zostaną dotknięte Zielonym Ładem. W czasie tych wszystkich protestów, w czasie tych działań, przecież Warszawa, Sejm, to nie jest jedyne miejsce, gdzie takie działania się toczą. Państwo stykacie się z innymi grupami społecznymi, z wykonującymi inne zawody. Jak pan ocenia świadomość naszych rodaków tego, co nas wszystkich czeka? Bo to w końcu zostanie rozciągnięte na nas wszystkich. Efekty Zielonego Ładu poczujemy w swoich kieszeniach i nie tylko w kieszeniach wszyscy. Jak pan ocenia świadomość naszych rodaków tego, co nas czeka? Raczej tak wysokie poparcie rolników jest budujące, że ta świadomość się zwiększa. No jeszcze na pewno jest długa droga, żeby pokazać, jak szkodliwy jest ten Zielony Ład. No ale to cały mainstream dyktuje, że no, trzeba być ekologicznym. Super, wszystko musi być ekologiczne. Tylko żeby coś było ekologiczne, musi być logiczne, a logiki w tych działaniach Komisji Europejskiej nie ma. Jest ewidentnie krecia robota, żeby uniezależnić Europę od dostawców zewnętrznych. No właśnie, gdzie jest logika w tym, żeby nakładać bardzo wysokie koszta na produkcję ekologiczną tu w Europie i jednocześnie sprowadzać bez większej kontroli żywność spoza Unii Europejskiej, która jest produkowana całkowicie nieekologicznie? Bo z tym mamy w tej chwili do czynienia, mówię my w Polsce, ale także zachodni rolnicy, czy mieszkańcy zachodniej Europy, gdy ta żywność sprowadzana jest z innych kierunków, z Ameryki Południowej, z Północnej Afryki. Częściowo. No to jest jawny przekaz hipokryzji. Tylko hipokryzji czy celowej, czy za pieniądze. Mm-hmm. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za to, że zechciał się pan oderwać od prac polowych, porozmawiać z nami. Życzę udanego dnia. Kłaniam się nisko. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. A już za chwilę najważniejsze informacje z kraju i ze świata przedstawi państwu Piotr Kieraga.